Jestem Paxi i pochodzę z dalekiej planety. Przybyłem na Ziemię, by spotkać się z wami i opowiedzieć o swoich przygodach w kosmosie. Jesteście gotowi na zwiedzanie swojego Układu Słonecznego? Och, uwielbiam patrzeć na gwiazdy. Nic dziwnego, że wielu z was też to lubi. Ale czy nie lepiej byłoby popatrzeć na różne rzeczy z kosmosu? Chodźcie, ruszajmy! To jest wasza planeta, Ziemia. Widzicie, że połowa jest jasna, a połowa ciemna? Ziemia obraca się w koło. Połowa Ziemi od strony Słońca jest oświetlona, więc jest tam dzień. A połowa z drugiej strony jest ciemna, więc macie tam noc. Pełny obrót Ziemi zajmuje 24 godziny. Cały dzień. Popatrzcie, to księżyc, który krąży, czy też jak to się mówi, orbituje wokół Ziemi. Czy wiecie, że Ziemia obracając się w koło orbituje jednocześnie wokół Słońca? Ziemia i księżyc zawsze trzymają się razem. Pełny obieg Ziemi wokół Słońca trwa jeden rok. Zbliżmy się najpierw do Słońca, ale nie za blisko, nie chcę znów przypiec sobie antenek. Uff, praży! Słońce jest naszą gwiazdą. Jest bardzo gorące i daje nam światło i ciepło. Ziemia nie jest samotna. Jest jedną z 8 planet krążących wokół Słońca. Przyjrzyjmy się im. Zaczynając od planet najbliżej Słońca, najpierw mamy 4 małe planety skaliste. Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Merkury jest bardzo blisko Słońca i jest najmniejszą planetą Układu Słonecznego. Wenus jest bardzo gorąca. Ma gęste i ciężkie powietrze, trujące dla ludzi. Dobrze, że mam hełm, bo to powietrze jest trujące także dla mnie. Widzieliśmy już Ziemię, waszą rodzinną planetę. Jest wyjątkowa, wiecie? To jedyna planeta w Układzie Słonecznym pokryta płynną wodą, rzekami, jeziorami i oceanami. I jedyna, na której występuje życie w znanej nam formie. Mars pokryty jest rdzawym pyłem, który nadaje mu czerwonawo-pomarańczowy kolor. Dlatego ludzie nazywają go czerwoną planetą. Przypuszcza się, że dawno temu tam też mogła być woda. Popatrzcie tam! Za Marsem jest mnóstwo mniejszych kawałków skał. Nazywają się planetoidy i są ich miliony. Tworzą pas planetoid i też krążą wokół Słońca. Jeszcze dalej od Słońca są 4 naprawdę olbrzymie planety. O wiele, wiele większe od Ziemi. Są to Jowisz i Saturn, olbrzymy gazowe oraz Uran i Neptun, olbrzymy lodowe. Oto Jowisz, największa planeta w naszym Układzie Słonecznym. Ładnie wygląda z tymi kolorowymi paskami gazu, prawda? Ta wielka czerwona plama to wirujący huragan, w którym mogłyby się zmieścić 2 Ziemie. Czy wiecie, że wiele planet ma swoje własne księżyce, tak samo jak Ziemia? A Jowisz to ma ich nawet ponad 60. Popatrzcie na Saturn z niezwykłymi pierścieniami. Składają się one z miliardów kawałeczków lodu, skał i pyłu. Na Uranie i Neptunie jest naprawdę zimno i burzowo, więc nie wybrałbym się tam na wakacje. Widzieliśmy wszystkie planety w waszym Układzie Słonecznym i trochę planetoid. Co robimy dalej? Chcecie zobaczyć coś jeszcze? W takim razie polećmy jeszcze dalej od Słońca. Tu jest naprawdę zimno i ciemno. Hej! To Pluton! Planeta karłowata! Wow! Co to za ciemne obiekty? Wyglądają jak gigantyczne, brudne kule śnieżne. Czekajcie! Jedna z nich zmierza w naszą stronę! Teraz widzę! To kometa! Zbudowana jest ze skał i lodu. Przypomina mi planetoidy, które widzieliśmy wcześniej, ale jest zupełnie inna. Ta porusza się w stronę Słońca. Następnym razem podążymy za kometą, żeby zobaczyć, co się stanie. Oto więc Układ Słoneczny. Jedna gwiazda, Słońce. 8 planet, ponad 100 księżyców i miliony planetoid i komet. Cóż za fascynujące miejsce!